Siema, witajcie dzisiaj. Dosyć nietypowy filmik, bo już po tytule widać, że coś będzie związane z Herobrine'em i proszę oglądać, bo za chwilę się dowiecie, o co chodzi. Ten Minecraft, na którym grałem, był kompletnie bez modyfikacji, dodających Herobrine'a, więc ten Herobrine musiał być praktycznie w kodzie gry. Więc od razu o tym uprzedzam i żeby nie było, nie jest to żaden fake czy coś w tym stylu. Zapraszam do oglądania. Cześć i witajcie, ja jestem Misiekon, a dzisiaj sobie zagramy w Minecraft Beta. Tak, dzisiaj sobie pogramy w betę, w betę 1.6.6. Chcę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych. Dobra, koniec gadania, tworzymy nowy świat. Tu już sobie utworzyłem jakiś świat, 1.6.6, zobaczę, czy wszystko będzie działało z Minecrafta. No i se utworzymy, jak tutaj utworzymy odcinek może być. Dobra, i seed for the world generator. Dobra, nie dajemy seedów, a co, YOLO swag. I tworzymy świat. Dobra, więc witam już tutaj na świecie. Jest to Minecraft Beta 1.6.6. Dobra, nie mówię tak dziwnie, dziwnie brzmi. No więc Minecraft Beta 1.6.6 i no co tu więcej gadać, no zwykły Minecraft tutaj, to co w zwykłym Minecrafcie, czyli ścinanie drzewna, tak, tyle. Nie, chodzi mi głównie w tej serii, żeby pokazać, jaki był kiedyś Minecraft, czy coś się w ogóle zmieniło. No zmieniło się wiele, bo zostało dodanych wiele przedmiotów i tak dalej, ale podstawa na szczęście się nie zmieniła. No i mój skin piękny. Dobra. Co tu? Ej. Dobra. Ej? Ej? Zaraz. Przecież to jest mob zwykły. Odkryję Herobrine'a, nie no, jestem w szoku. O fuck. Znalazłem Herobrine'a. Nie, no co jaja chyba ze mnie Minecraft robi. Ej, ej, ej. Znalazłem Herobrine'a, nie wierzę. A przecież wszyscy mówią, że nie ma i tak dalej, i tak dalej. Czyli moje marzenie się spełniło, tak. On nie skoczy na... No, Boże. Jezu, jakie to brzydkie. Jakie to bez oczu. Nawet nie bije. Ej, zobaczcie. To jest zwykły mob, bo jak wciśniecie jeszcze tak przed 1.7.3, bo pamiętam, że w 1.7.3 usunęli tą funkcję, że niki... jakie niki? Jakby te niki, nazwy ID mobów, właśnie o to mi chodzi, że zniknęły po aktualizacji 1.7 bety. I tam można było sobie zobaczyć mobki, ale najlepsze jest to, że znalazłem Herobrine'a. A wszyscy mówili, że to jakiś fake, jakiś... No dobra, nie. Mojang, dziękuję za trolling. Ale to jest aż niemożliwe. Zaraz normalnie widzimy się na pulpicie i zobaczycie, czy ja mam jakieś wgrane paczki, bo aktualnie nie mam żadnych paczek wgranych. To jest zwykły, czysty Minecraft, ten z tego nowego launchera. Ale... Aha. No dobra, propsy, koleś dla ciebie. No jest, brawo. Aha.
Dobra, tutaj trochę się mechaniki zmieniło. Stare zastosowania... Starych tych nowych zastosowań już nie ma co w starej becie. Czyli mogę uważać serię za zakończoną. Wystarczy teraz... Nie wierzę! Nie wierzę w to! Nie! No ludzie! Teraz dla porównania macie inne mob... Co on taki znikający, ten kurczak? Dla porównania macie inne moby, które mają ID pokazane nad sobą. Więc od razu mówię, że to nie jest żaden serwer. Teraz tab wciskam, no oczywiście nie do wiarki nie uwierzam, że tab wciskam, ale wciskam tab. No i powiem, że jestem w lekkim szoku, może nieco szoku, ale jestem naprawdę w szoku. Dobra, jesteśmy na moim pulpicie, szybko teraz sobie wbijamy w procent appdata procent do roamingu i w mojego folderu tutaj kropka Minecraft i czekajcie, teraz to versions chyba jest, dobra, tak, zgadłem, bo instalowałem ostatnio jeszcze sobie shadery na 1.7.2. Tu już to ogarniam. Dobra, mamy beta 1.6.6. Na pewno to jest beta, bo kiedyś już grałem też na becie, to kiedyś ten plik się utworzył. Tak, to na pewno jest to. I teraz tak, szybko otwórz za pomocą archiwizer. Wszyściuteńko jest. Meta in, w czego tu byście chcieli. Patrzcie, otworzę nawet wam mojego Minecrafta, mój launcher, który używam i mob. I czar. I plik gracza jest normalny. I zobaczcie teraz tutaj, co mi się Minecraft otworzył. Tak. I old beta 1.6.6. I to na pewno jest ten Minecraft. Macie nawet tutaj B166, czyli to na pewno jest ten plik. Nie ma szans, żeby to nie był ten plik. Czyli prawdopodobnie jeszcze tak tutaj dopnę tego Herobrine'a, to... No fizycznie, no tutaj nie ma po prostu tej tekstury tych białych oczu, prawdopodobnie jest ukryta w kodzie gry albo coś takiego, bo ja tyle co szukałem kiedyś plików Herobrine'a, bo szczerze fascynowałem się tym, to nigdy nie znalazłem, no może wy znajdziecie jakiś, nie wiem, pliczek takiej kratki, żeby był, albo to w kodzie jest gry, albo ja już sam nie wiem. Jak ktoś jest taki tutaj zaawansowany w Javie i tak dalej, to niech mi może da znać. Dobra, ode mnie to jest na tyle. No, ja się z wami żegnam i do zobaczenia.